i tak was obiecie szatuje. Czy to było ostatnie przedstawienie w starym budynku? Wszyscy nie mogą doczekać się premiery w nowej siedzibie. Młodzi artyści z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy mają wiele talentów i uwielbiają je pokazywać. Dużą popularnością cieszą się jasełka, wystawiane co roku na sali gimnastycznej. Spektakl pod tytułem Kto najważniejszy zachwycił wszystkich. Jestem kominiarzem, jestem. Ja jestem szewcem. Józefem. Maryja. To przedstawienie opowiada o Jezusku małym. O historii małego Pana na Jezusa. Fajnie jest występować. A dlaczego? No bo jest pięknie. Bo jest fajnie. I chciałam pozdrowić moją rodzinę. Każdy rodzaj twórczości artystycznej, w tym występy, czy muzyczne, czy wokalne, czy taneczne, czy wiersze, czy recytacja, to jest forma terapii, usprawnienia mowy, prezentacja swoich możliwości i talentów. A jest to też dzisiaj taka forma podziękowania osobom o wielkim sercu za wsparcie, które od nich otrzymujemy. Dzisiaj będziemy prezentować przedstawienie jasełkowe dla emerytowanych nauczycieli z powiatu i miasta Dębicy, dla sponsorów, ludzi, którzy nas wspierają oraz dla władz powiatowych. Starosta Piotr Chęciek razem ze mną i z całym zarządem podejmujemy bardzo dużo działań związanych z pozyskaniem środków na budowę, na dokończenie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w nowej lokalizacji. Aktualnie jesteśmy na etapie optymalizacji kosztorysowej tych dalszych etapów. Także jak tylko będziemy mieć zakończone, a myślę, że to nastąpi w lutym, będziemy składać wnioski do odpowiednich instytucji, również do pana premiera, żeby tą inwestycje jak najszybciej zakończyć, żebyśmy właśnie nie musieli, inaczej, żeby te dzieci nie musiały w takich warunkach tutaj przebywać czy pokazywać swoich talentów. Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego jest w trakcie budowy. Nowa lokalizacja ma być nowoczesna i przede wszystkim przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. To szansa na efektywniejszą naukę i lepszą rehabilitację uczniów. A nowe miejsce na wspaniałe spektakle z pewnością pozwoli na rozwinięcie wielkich talentów młodych artystów.